Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wracamy do wróżenia z fusów. Pamiętajcie, że już jutro mamy kolejną audycję też z CryptoCrew University, także dowiemy się, co nas czeka na kolejny tydzień, jeżeli chodzi o oczywiście prognozę Bitcoina. A teraz dawno już nie było u nas, a czemu nie? I tutaj w komentarzach pojawiają się, kiedy będzie Optical Art. Kiedy będzie Optical Art? Mam wrażenie, że to jedna i ta sama osoba zawsze mówi. Nie pamiętam teraz nika, ale okej, krótki film, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina z dwóch dni temu, czyli 7 grudnia, że za 5 dni będziemy mieć wielki ruch, czyli jeżeli sobie odejmiemy, 7 był w sobotę, 1, 2, 3, 4, 5, koło czwartku, środy, czwartku będziemy mieć wielki ruch. Sprawdzimy sobie to, zanim ta środa czy czwartek wybije. Zobaczymy, czy tym razem Optical Art ma rację. Zawsze dajemy łapę w górę, pamiętajcie, i bardzo szybko tutaj chyba z 5-6 minut tłumaczenia, żebyście zrozumieli, co ma na myśli tym razem Optical Art. This is the combo chart. This is the one that has the fib channels and the rings. You can see if I go to just the this is just the fib channel chart. You can see. I tutaj mamy jeden z wykresów od Optical Arta, czyli fib channel chart. That we are in a rising wedge. Jesteśmy teraz w wzrastającym klinie, which is a bearish pattern, gdzie zazwyczaj to jest, no niestety, niepozytywny sygnał dla nas. You can see we started coming down. We've been respecting each one of these lines in the fib channel. Widzimy, że za każdym razem, jak spadamy, mamy tutaj, respektujemy każdą z tych linii na fibie. And we are moving up this rising wedge. At some point we are going to, I assume we will be coming down. I poruszamy się tym klinem wzrostowym i pewnie w jakimś tutaj no, czasie prawdopodobnie będziemy spadać jeszcze niżej. It is possible we push to the upside. Bardzo możliwe, że możemy wyjść też górą. I think it's more likely to come to the downside, but... Ale bardziej tutaj się nastawiam na spadki. But again, if you're bullish, you know, pay attention to that. Jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony, no to musisz zwrócić uwagę na wyjście z tej formacji. Do have a potential breakout point. This would be the fib channels and the ring. I tutaj mamy kanały fib i do tego jeszcze okręgi. I'd like you to take note. We are moving up this ring. Widzimy, że poruszamy się teraz po tym okręgu. We've actually broke through this ring. I'm on the 1 hour right now. I widzimy, że no to 2 dni temu już było, pamiętajcie, także zeszliśmy z tego okręgu dużo niżej. There's multiple fib channels. Zobaczmy, jak teraz cena się kształtuje, bo dzisiaj jeszcze nawet nie sprawdzałem. Tak, cena jest 7238, czyli tutaj byliśmy w granicach 7500-7600. Fib circles I created on this chart. You can see that we're finding support on this one right here. Widzimy, że też tutaj mamy fiba, na którym znajdujemy linię wsparcia. Temporarily. Ale tylko, powiedzmy, tymczasowo. So I'll be interested to see if we continue to push up, we'll find resistance on this ring. We could push higher. I możemy oczywiście wyjść wyżej poza ten ring. But I think that the point will break out will be this ring right here. Ale wydaje mi się, że kiedy będzie to przełamanie tej formacji, to na tym okręgu. If you'll notice, to jest, widzę, około 12 grudnia, 11-12. From right here, when we make contact with this ring is roughly 4 days and 9 hours. The top of this ring is around 5 days and 13 hours. Zależy, gdzie się spotkamy z ceną, oczywiście, jeżeli na górze tego okręgu, to jest 5 dni. Jeżeli na dole, to jest już mniej, około 4 dni. If we go to this capitulation chart that I created. I jeżeli dojdziemy do tego wykresu kapitulacji, And I told you this in previous videos. I'll put a link up to that video now. I pokazywałem wam we wcześniejszych wideo dokładnie, co tutaj jest. That explains this chart. When we cross this yellow ring, price. Jeżeli przechodziliśmy właśnie ten żółty okręg. It's pushed up. It got rejected by the orange ring. Cena, widzimy, że wzrastała, ale pojawiła się linia oporu na tej pomarańczowej linii. We came down 50%. Spadliśmy
około 50%. You can see, to był ten spadek w listopadzie, grudniu z 6 tysięcy na 3 tysiące dolarów. Widzimy, że po przekroczeniu tego żółtego wykresu poszliśmy sceną wyżej i zostaliśmy znowuż tutaj w linii oporu tej pomarańczowej kolejnej linii i dojdziemy do tej niebieskiej linii, czyli część tej samej, tego samego FIBA. Ale co ja oczekuję? Oczywiście nie musi być tutaj wielki spadek. Wydaje mi się, że jak dojdziemy do tego niebieskiego okręgu, będzie tutaj poważniejszy spadek. Jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony, kiedy przejdziemy ten okrąg, wtedy po prostu tutaj patrz, co się dzieje pomiędzy tymi dwiema liniami. This would be the point where it would pump. Bo to będzie wtedy ten punkt, kiedy będziemy mogli mieć pompę. Jeżeli jesteś negatywnie nastawiony jak ja, to wtedy to jest ten punkt, w którym powinniśmy oczekiwać spadków. Pamiętajmy, że to jest na dziennym wykresie, przejdźmy na 3-godzinny. We were below this ring. We were below this ring back since the 20th of October. Jesteśmy poniżej tego okręgu od 23 października. We did make it above this ring. Przeszliśmy powyżej tego właśnie okręgu. I would like to point out that the highest that we can go. I wydaje mi się, że najwyższą cenę, na jakiej możemy się znaleźć. According to this chart, this. Jeżeli chodzi o ten wykres. This red ring right here is. I gdzie to jest no taka główna linia oporu. So if we did push up, the highest point I see us going is around 7800. Najwyższy punkt, do jakiego możemy dojść, to jest około 7800 dolarów. This is 7880. And if you measure the distance from right now to this ring, jeżeli zmierzymy tutaj dystans pomiędzy właśnie tą linią oporu a tym okręgiem. This is roughly 4 days and 6 hours. Tutaj mamy 4 dni, 6 godzin, no czyli wtorek, środa. So a little over 4 days before we make contact with this ring. Gdzie będzie tutaj kontakt z tym okręgiem? Which coincidentally, actually, I don't think it is a coincidence, but if you measure from here to here, like I said, that's 4 days and 12 hours. So. Ale jeżeli na przykład będziemy tutaj to też porównywać do tego wykresu na tutaj chyba godzinnym, to też jest około 4 dni, ten sam przedział czasowy. I wydaje mi się, że to będzie właśnie ten punkt, kiedy przebijemy tutaj właśnie ten wzrastający klin, albo wzrostowy klin. So I believe that when we do hit this ring. Także jeżeli uderzymy w ten okrąg, albo gdy uderzymy, think this is where we're gonna have a dump. I wydaje mi się, że to będzie wtedy, kiedy właśnie będziemy mieć bardziej spadki. Again, if you're bullish, I would pay attention to this ring on this chart. Jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony, jeszcze raz, też zwróć uwagę, co tutaj się dzieje na ruchu ceny w owym, no albo w tym czasie, jak to się wydarzy. Again, this is the Binance chart. Także to jest wykres z Binance, today's date. Z dzisiejszej daty, czyli to było 7 grudnia. And also, so the third version of the chart is just the rings. If I go i trzecia wersja wykresów to są tylko okręgi. To the daily here and zoom out. So I basically in that tutorial I show you how to set up these FIB circles on. I w tutorialu, czyli pokazywałem dokładnie jak robić te wykresy, czyli dokładnie te okręgi FIB the macro scale. W makroskali. And then how to set up that FIB channel chart. So let me zoom in on the 1 hour here. So you see all these FIB circles are prices respecting it perfectly. So you can see. Czyli jeżeli chodzi o tą, o te FIB circles, czyli okręgi FIB, cena respektuje każdy z nich. That we're caught in this channel here. We did come all the way down to this blue ring here. Spadliśmy do tego niebieskiego okręgu. But we were stuck in this channel. Ale potem powróciliśmy do tego głównego kanału pomiędzy tymi okręgami.
I potem weszliśmy w drugi kanał wyżej i znowu spadliśmy do tego kanału, gdzie zbliżamy się już do tego kolejnego okręgu. So, it'll be interesting to see if we get stuck in this channel, and then at this point, this I have these rings different colors on this chart just because it's easier to see. But this ring right here is the same ring right here. I tamten okręg, który pokazywał, to jest ten sam, który tutaj jest wyrysowany. So again, in about 4 to 5 days, I expect a major move for Bitcoin. Także 4 do 5 dni główny ruch w cenie Bitcoina, czyli środa. Można powiedzieć czwartek. Jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony, jeszcze raz możemy tutaj wyjść wyżej. Ale optical art bardziej jest po stronie negatywnej, czyli bardziej spadki. I jeżeli pójdziemy tym wykresem, jeżeli chodzi o cel spadków, przejdźmy na jednodniowy wykres. The most bearish scenario I have is, and you can see price has been respecting this ring right here is part of the same Fib circle here. I najniższa cena, jaką możemy uderzyć, tu mamy ten okręg, który pokazuje, który jest tą samą strukturą tych wszystkich okręgów Fib. I do not think we'll go that low. Nie wydaje mi się, że pójdziemy tak nisko. Let me make this a little brighter. I do not think we'll go this low, but I want to show you that price is still respecting this ring. Ale chcę wam pokazać, że ta cena nadal, albo cena wcześniej respektowała też ten okrąg. It's all part of the same Fib circle. So I do think if we do crash down. Także jeżeli byśmy mieli spaść niżej. When we came down, it was 50%. Ostatnio było to 50%. You can see there that was around 52%. So if we do cross this blue ring and come down. Jeżeli przejdziemy ten niebieski okręg i spadniemy sceną. 50% from here. This is around 55%. So I 50% to będzie w granicach. I think it's very likely that if we cross this ring and we have a dump, we could come down and test this ring right here, this orange ring, which is around 3300. Będziemy testować 3300 albo dolarów. Doesn't mean we have to come down that far. Oczywiście nie oznacza to, że możemy zejść tak nisko. That's the most bearish case. To jest najbardziej negatywny scenariusz w obecnym czasie. You do have support at, let's see here, this yellow ring right here. Mamy troszeczkę linii wsparcia na tym żółtym okręgu. It's not very visible. Let me make it a little brighter. Nie jest może widoczny, także zrobię go troszeczkę grubszego. So you have support here at, and we'd be out here at that time. So this is 5171. Jest tutaj linia wsparcia. Then you have support here at 4701. Chwilę później mamy wsparcie na 4700. And again, by this point, you know, we'd be past this ring. So I do think the lowest point we can go is probably around 3300. Także najniższy punkt, do jakiego prawdopodobnie może się oczywiście zdarzyć, nie musi, możemy dojść, to jest 3300 dolarów, czyli to by był double bottom, można powiedzieć. That's right here at this ring. And if we push up, you know, jeżeli byśmy poszli w drugą stronę, again, you'll get rejected right here. There's possible rejection, we get resistance around 8700. Około 8700 dolarów. And then you'll have resistance up here at 12770. I kolejna linia oporu 12700. So if you're bullish, again, just guys, pay attention to when we hit this ring. Także najważniejsze dla was jest to, żeby patrzeć na ruch ceny przy tym niebieskim okręgu. It's 5 days from now. On jest 5 dni od 7 grudnia. I do expect a big move. I pewnie będziemy mieć tutaj jakiś duży ruch. And again, these charts are on the website. It's Binance USDT Tether. Także tutaj jest porównanie BTC z Tetherem. And again, na Binance. If you want to watch the tutorial, how... No i tutaj po prostu ma też swoje te prywatne wykresy, można powiedzieć. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy we wtorek, w środę. Nie, w środę. Mamy jutro. Także zobaczymy, czy tutaj jakiś ogromny ruch się zdarzy, czy pójdziemy właśnie w tą stronę, o której mówił, bardziej
tutaj Optical Arts, czyli niżej, albo pójdziemy w zupełnie przeciwnym kierunku. Najważniejsze jest to, żeby patrzeć, co robi cena na danym okręgu. Nikt tutaj nie przewidzi wam przyszłości z bomby i powie wam, że na pewno w 100% idziemy na dół lub górę. Po prostu trzeba patrzeć, śledzić wykresy i wtedy wiecie dużo więcej. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.